Witam serdecznie w drugim odcinku Holokronu Play, gdzie gramy w Dark Forces. W pierwszym odcinku przeszliśmy wspólnie trzy misje. Bierzemy się za czwartą bez zbędnego owijania w bawełnę. Misja czwarta, Planet Fest. Imperialny przyczółek Research Facility. Świetnie, Moff Rebus, prototyp broni dla Dark Troopersów. Świetnie, świetnie, świetnie. Rebel Scum, jak ona może o nas mówić? Dobrze. Czyli jest tak. Nasza koleżanka wypuści nas na starym lądowisku, daleko poza bazą, na rokowych kamiennych klifach. Okej, muszę bardzo uważać. Świetnie, czyli momenty zręcznościowe. To, co właśnie lubię. Musimy dostać się do bazy, znaleźć próbki metalu do testów i oczywiście wrócić. Bierzemy medium, żebym jak zawsze nie podpisał się. Okej, dobra. Ło! Tam jest głęboko. Idziemy. Mało amunicji mam. Dobrze. Jezu! Tak. Brzydko nie trafiłem. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Powinienem iść tam, ale... O, świetny schowek. Stop, Rebel Scum. Nie mogę się tam dostać, dobra. Okej, nic tu nie widzę w ogóle, więc nawet nie spojrzę w dół. Kto do mnie strzela? Dobra, testujemy jeszcze ten... A, tu nic nie ma, dobra. Pewnie na górze gdzieś siedzi. Oszczędzamy amunicję, oszczędzamy amunicję. O, dobra, tam się już widzę. Czyby to komuś teksturka tutaj się... O. Ale czy ja stamtąd wyjdę? No, gdzieś tam jakoś wyjdę. Bieramy. Co ty tu robiłeś, głupcze? Dobra. Biegniemy. Czy ja stąd wyjdę? Nie wyjdę stąd. Idziemy naokoło. Gdzieś musi być wyjście. Ten pan. Ten pan już nikomu nie zrobi krzywdy. Dobra. Tędy byliśmy, byliśmy, byliśmy. Czyli idziemy tędy, dobra. Spokojnie, spokojnie. Wow. Dobra, osłonki. Osłony się przydadzą, trochę amuny. Dużo HP, wciąż mam 80. Aha. O, sprytnie! Proszę bardzo. Jednak imperialni to wiedzą. Co i jak. Dobra, ciekawe, czy da się to otworzyć z tej strony. Ha! Dobre. Dobra, czyli wracamy. Raczej idziemy dalej. 15 pocisków. Zawsze 15 pocisków zostaje. No proszę. O, tutaj też można wejść jeszcze wyżej. Ileż tu sekretów jest poukrywanych. Trochę już trochę nie ogarniam od tych powtarzających się tekstur, ale dobra. Ale tutaj się zaczyna baza, widzę. Okej. Samych misji z Kylem Katarnem w tej części mamy do przejścia... czy ja to mogę spaść? Kurwa, nie widzę. Mamy 11, więc... Dobra, no, spróbujemy. Okej. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Okej. Na razie to jest czwarta. Nic nie widzę. Ła! Kurwa, no naprawdę nic nie widzę. Chyba, że w tej grze da się włączyć jakąś latarkę, o czym ja nie wiem. Jest to całkiem prawdopodobne. Że... Nie, to jest to samo. Ale od czego mamy mapę? Oczywiście. Nie.
Okej, okay, dobra. Absolutnie na ślepo. Ło, niczym szczur. To już chyba się muszę czołgać. No, bardzo mi przykro, ale niestety... O, jesteśmy w bazie, świetnie, dotarliśmy do bazy. Tutaj już o wiele lepiej i czytelniej to wszystko wygląda. Strzela, oczywiście z góry pewnie ktoś. Nie najdzie celować w górę. Dobra, mamy cię. Wpadamy i mordujemy. A, działka. Kurwa, nie trafiam. Dobra, zostawmy na razie te działka, wrócimy do nich. Trochę szkoda mi na razie amunicji. Dobra. Czy tu jest jakieś sekrety? Nie. Okej, okay, czyli... Coś się stało. Coś się zrobiło. Otworzyliśmy drzwi. Zrobimy to. Serio? Dobra. Dobra, ja rozumiem, że jest to zagranie na czas, czyli trzeba tam po prostu jak najszybciej powiedz. Kyle, dawaj! Bam, 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 bam! Minda. Dobra. Jesteśmy, idziemy dalej. Uważamy na działka. Tak, tak, amunicja, amunicja, dobrze. Uważamy na działka. Tu byliś, tu był ten pan z góry. Ohohoho, nie! Pomijamy to na razie. Po prostu szkoda amunicji na to. Dobra, 10 power cell, dobra, dobra, tu nic nie ma. Wypadamy stąd w takim razie. Przecież tu wszędzie są jakieś sekrety poukrywane. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Czy ja chcę tam schodzić? Czy ja tam nie byłem? O! Cudownie. Dużo osłonek. Czy coś się tu będzie skrywało? Dobra, to musimy tu wejść. Kurde, bele, ile pomieszczeń! Nie ogarnę trochę tego. O nie. Czyli jakaś układanka. Ktoś strzelał? Przepraszam bardzo. Czy jak ustawię wszystko na jeden wzór, to coś się stanie? Czy gdzieś jest jakaś podpowiedź, co ja mógłbym ułożyć tutaj? To wszędzie ma być to samo. Na przykład. Te drzwi się wtedy otworzą? Nie. Nie wiem, czy będziemy tracić tu czas na to w takim razie, bo ja nie wiem, czy w ogóle... To wygląda w ogóle jak jakiś totalny secret, ale... Zobaczymy. O! Proszę bardzo! Totalny fart! Absolutnie nie wiem, gdzie idę i gdzie mam iść dalej. Wchodzę po prostu... Okej, okay. To nie będzie proste. Tu będzie trzeba wszystko po kolei porobić. No nie, nie chcemy tam spaść, że nie mamy save'a. Także oczywiście nie ma save'ów. Działko. Nawet nie trafiam, no. Nie ogarniam tego celowania w tej grze, naprawdę. Dobra. Absolutnie nie, proszę mnie nie zabijać. I tutaj oczywiście to samo. Dobra. Czyli musimy wykombinować, jak uruchomić w takim razie... No, no, no. Tak uruchomić platformy, żebyśmy mogli się dostać do przycisków. Oczywiście pewnie nie będzie proste.
Zbieramy wszystkie dobra, które są nam potrzebne. Co się dzieje teraz? Przesunęliśmy platformę. Czy ta platforma po prostu będzie się cały czas bujała? Aha, otworzyliśmy ją tam na dole. A jak to zrobimy? Układanka. Dobra. Czyli jeszcze na dół. I jeszcze raz na dół. Tak? Tak, dobra. No widzicie, trochę będzie zabawy, ale okej. Okay. Biegniemy w takim razie na dół. I będziemy się bawić tutaj układankę w reaktorze, czy cokolwiek to jest. Czyli co, powinniśmy już być tutaj. I tu powinno być już przejście, tak? Mamy. Dobra. Więc musimy iść na samą górę, znowu. Szybciej, Kyle, szybciej, nie możesz użyć Force Speed. Kto do mnie gadał? Jak to do mnie gadał? Dobra. Tutaj musimy użyć w takim razie... Podnieść to o jeden poziom. Nie. Zepsułem. Trzeba to opuścić o jeden poziom. I... Opuścić? Ale... Jeszcze opuścić. Tak? Zatrzymaj się. Doskonale. Dobra. Spadamy, lecimy. Pam, param, pam, pam. Jeszcze nie to. I teraz idziemy tutaj. I mamy kolejny przycisk. Pam. I jeszcze raz idziemy na górę. Ciupidu, bidu. Tararara. Mam nadzieję, że ktoś z was przekona się i spróbuje na przykład odpalić sobie właśnie tą wersję The Dark XL. To jest naprawdę fajnie się w to gra. Można jeszcze raz po prostu poprzeżywać sobie przygody z Kylem. I nie rażą one tak w oczy przez grafikę. Dobra. Nie, czyli potrzebujemy... Tak? Tak, dobra. I włączamy ostatni przycisk. Pytanie brzmi, co wtedy się wydarzy, kiedy włączymy ten ostatni przycisk? Oby nie element znacznościowy, bo ich nie lubimy. Nie wiem, co się stało. Idziemy po prostu na górę i zobaczymy. Siubidubidubi. Zabaw z reaktorem. Coś włączyć. Aha, otworzyły się drzwiczki, ale pewnie trzeba będzie jeszcze to. Nie, zaraz zobaczymy. Najpierw pójdziemy ocenić sytuację. Aha, trzeba sobie nastawić jeszcze raz. Nie w tą stronę! W ogóle nie w tą stronę, dobra. Musimy wrócić, wyzerować w ogóle maszynę. Wo. Się wyzeruje się maszyna. Teraz ją obracamy. Przejście jest gdzieś tutaj, dobra. Wyzeruje się nasza piękna maszyna i bierzemy próbkę tego czegoś. O, shit! Freak metal. O, shit! To nie było przyjemne. Dobra, czyli musimy stąd absolutnie teraz spadać. Absolutnie musimy się stąd wynosić. Dobra. Nie. Dobra, spadamy stąd. Spadamy stąd, nie chcemy już tu być. Mam nadzieję, że nie wysypie się nagle milion wrogów. O, shit, zapomniałem o tym zupełnie. Dobra, omijamy to, nie chcemy. Nie chcemy stąd walczyć. Schodzimy sobie. Dobra. Okej. Okay. Teraz powinniśmy iść tu. Ale... Czy ja się tu pojawię? Aha. Z tego. Dobra, mapka. Mapka się przyda. Widzę absolutnie na ślepo dzięki mapce. Co ja mam teraz zrobić? Aha, no ale ja już tutaj nie wrócę. I co teraz?
Czyli ja tędy nie mogę wrócić. No niedobrze. No bardzo niedobrze. Dobra, to inaczej. To inaczej. Cofamy się w takim razie. Chyba się trochę zapomniałem w takim razie. Aha, teraz będę musiał to jeszcze raz zrobić. O, Jesus! Thank you, game. Such easy. Wiemy. Może trzeba będzie pójść tym pomieszczeniem, gdzie są te trzy działka. Wolałbym nie, no ale... Nie będzie wyboru, no to... Spróbujemy. Nie zgin teraz! Ale tam nic nie ma, tam są tylko... Tam są tylko osłony. Nie, to nie chcemy tu iść w takim razie. Tu byliśmy. Dobra, przejdźmy jeszcze... Aha! I wszystko jasne. Dajcie mi wyjść stąd. Oj. Dobra, lewo. Coś tu jest. Nie, ale przydałaby się apteczka, nie ukrywam. Dobra. Jakiś secret? Coś? Jakiś sekrecik? Nie. Świetnie. Wow. Dobra. Tylko nie. O, shit, działko oczywiście. Ła, mamy nową broń! Świetnie! Szczela pigułami. Niebieskimi pigułami. Super. Tylko, że nie mam prawie HP. Świetnie, jeszcze działko mnie zaraz zabije. O, dobra. Nie trzeba było tutaj iść. Dobra, spokojnie. Te działka zaraz posadzą. No i dupa, bo... Bo nie mam już osłon. Trzeba było brać tam spod tych działek, ale... Bardzo, teraz musimy to ugrać na spokojnie. Nie dać się zaskoczyć. Szczególnie działkom na górze. Te są najgorsze. Dobra, spokojnie. Okej. O Jezu! Uważamy na działkę. Wow, trochę ich tutaj jest za dużo, no ale... Jeszcze mi, że ta gra naprawdę nie jest taka prosta, tu jest bardzo łatwo umrzeć. Działka jakieś, coś, ten, no, coś, to. Jed! Wow! Absolutnie nie. Osłony, dobra. Mało. Dobra, kurwa, zaraz cię dokończę. Co cisnąłem? Co się stało? Otworzyły się drzwi. Kurwa, spadamy stąd. Zdecydowanie za mało HP. Tutaj? Jak można tylu szturmowców? Nie! Czekam! Nie chcę się z wami bić. Musimy absolutnie zostawić. Spadamy stąd. Mam za mało HP, żeby się z wami bawić. Dobrze, mamy nową broń. Absolutnie nadprogramowo dużo wrogów. Dobra. Idziemy. Co teraz? No to takie legiony szturmowców są podyktowane do obrony kawałka metalu, ale plany Gwiazdy Śmierci broni kurde kilka oddziałów, no. Błagam.
Dobra. O, mamusiu, tak. Dobra, 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 dobra. I teraz. Tu. I powinniśmy zbliżać się po końcowi. Dobra. Nie, absolutnie nie nachodzę na tą szczelinę, żeby nie daj Boże nie spaść na sam koniec. Czy na lądowisku ktoś będzie na mnie czekał? Okej! Okay. Udało się, moi państwo! Udało się, dotarliśmy! Kolejna misja za nami! Bardzo dziękuję! Rozpocznijmy więc kolejną! Mam... cutscene? Czerwona planeta, czy to Mars? Okej! Okay. Frick... rzadki materiał... do budowania pancerzy mrocznych szturmowców. Źródło akros małego księżyca Gromas, w systemie Gromas. Mhm, dobra. Musimy zniszczyć wytwórnię, właściwie tą małą facility, przybytek, żeby opóźnić projekt, świetnie. Okej. Okay. Okej, okay, czyli wszystko. Czyli po prostu musimy wszystko wysadzić w pizdu generalnie. I musimy się spieszyć. Locate the reactor and set the sequencer charge. Get back to the ship. Dobra, próbujemy w takim razie. O Jezus Maria, moje oczy! O! Aha. Czyli wiem, że tędy wrócę. Czy to szturmowcy? Przynajmniej dobrze ich widać. Dobra. Nie mam dla was czasu. Tak, to sobie bardziej. Będę was rzucał granatami, dobra. Oj, dobra. Nie mam dużo czasu. Tracimy czasu na zabawę. Amunicja, najważniejsza amunicja. Dużo amunicji. To już mam full. Okej. Okay. Dobrze, do tej broni jeszcze nam trochę zostało. Absolutnie nie widać na tej mapie. O! Dobra. Tam są szturmowcy. Wszystkie do zabrania. Weapon Supercharge. A, okej, czyli to jest to. Dobra, wtedy to zebraliśmy. Stop, Rebel Scum. Dobra. Nieprzyjemna jest ta baza. Nie podoba mi się. Nie chciałbym tu stacjonować jako szturmowiec. Absolutnie nie. Byłoby mi bardzo przykro. Ale przynajmniej łatwo ich likwidować z tej odległości. Osłaniam się. Czy ja mam 16 HP, czy mi się tylko wydaje? Tak. Czyli de facto jestem martwy. Już wiem, że tego nie przejdę. Tak, charge się kończy, rozumiem. Aha, i tutaj mogę wrócić na lądowisko tędy, chyba w przyspieszony sposób, tak? Dobrze rozumiem? Czy teraz dojdę to na lądowisko? Nie potrzebnie tu idę. Tak, dobra. Czyli tędy się jakby co możemy szybko cofnąć. Bez żadnego dymania naokoło. Dobra. Tylko co z tego, skoro mam tak mało HP-ka? Wrogów jest tak wielu! No to jest niewybaczalne, że się doprowadziłem do takiego stanu. To jest tak mało apteczek. Dobra, trochę tego. No i oczywiście... pewnie gdzieś mi zaraz wyskoczą. Pewnie na hardzie ktoś się tam czai, jak znam życie. Stop,
nie, no króle... O, shit, to mi się podoba. No i co z tego, jak niewiele to daje? Apteczkę, potrzebuję apteczkę. Bardziej wygląda jak rzeźnia jakaś przerażająca niż baza. Okej, okay. Nie chcę tam wchodzić. Coś mi da? Coś tego? A, to coś. Jezu, jak zjebałem. Boże, może zacząłbyś trafiać, co? Byłoby fajnie, gdybyś zaczął trafiać. To byłoby o wiele lepiej. Czy są ukryte drzwi? Oczywiście, że tak. Czy będą tu na przykład apteczki? Nie. Świetnie. Cudownie. Super, jakby... No, ale ja cię nie widzę, stary. No, jak ja mam cię... O kurwa, no to dałem dupy. Dobra, spokojnie. Biegniemy. Wciąż. Mało HP. Czy w całej bazie nie ma żadnej pierwszej pomocy? A gdyby szturmowcowi się coś stało? Działka, oczywiście. No to kaplica. Przebiegamy tam szybko, przebiegamy tam szybko. Oj, niedobrze. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie. Zamierzam się zatrzymywać. Czy zrobić jakiś czek... O, nie. Shit. Wiem, że jest autoryzowany, by tu być. Nie, no, oczywiście, ja już wiem, co trzeba zrobić. Ja już to czuję, ale myślałem, że może jednak się mylę. Ale nie mylę się. Tylko nie, zaraz. Nie, na razie nie muszę tego robić, tak? To się kręci. To jest nieco. Miałbym wypłynąć tam na powierzchnię? Dobrze rozumiem? Nie, bo i tak bym na to nie wskoczył. Chyba, że się mylę. Jeżeli się mylę, to zginę. Tych drzwi otworzyć nie mogę. Chyba, że jest tu jakiś przycisk do otwierania drzwi. Nie wiem, czy to się można nacisnąć? Nie można go nacisnąć. Oj, dobra. To co? No, upewnijmy się jeszcze, czy tu nie ma nic absolutnie do przejścia dalej. No są drzwi, których otworzyć nie mogę. Czy naprawdę mam zeskoczyć na to? Dobra. Jak tego nie zrobię, to się nie przekonam. Kręci mi się już bardzo w głowie. Aha, tu coś robię, jakieś przejście. Nie wyobrażam sobie, że miałbym tam zeskoczyć. Chyba, że muszę tam iść. Bo to też jest bardzo możliwe. O Jezus, naprawdę dostanę kręćka zaraz. Dobra, wynosimy się na górę. Aha! I jest tu koniec mapy! Yeah. Świetnie! Musimy się dostać, kurwa, nie wiem gdzie... Tam. Jest absolutnie nierealne do zrobienia. A jednak. Czy to kolejny element zręcznościowy? Dobra, pozwolę, niech to sobie opadnie, bo... Nie chciałbym zginąć w ekspresowym tempie, dobra. Co wy tu robicie? Dlaczego jesteście w takich pomieszczeniach w ogóle? Aha, i rozumiem, że to jest... Świetnie, cudownie. Policja, dziękuję bardzo. Dobra. Bardzo nieprzyjemna mapa, nie lubię takich map. Boli w oczy, nie jest łatwa. Tam zeskoczyć. Luki, wybornie. Dobra. Teraz tam pójdziemy. Dobra, idziemy.
Świetnie ukryty klucz, naprawdę. Nie zazdroszczę szturmowcom, którzy w takich miejscach zostawiają swoje klucze. Bardzo to jest, musi to być wygodne. Bardzo. Czy coś na dole jest? Czy ja tu mogę doskoczyć? Pewnie oczywiście, że nie. O, mamusiu, czyli teraz rozumiem, że mogę się cofnąć do tych drzwi chyba, których nie mogłem otworzyć tam. Ale nie mam pewności, ponieważ nic tu nie jest oznaczone. Ale dobra, zobaczmy. Ja mogę to otworzyć? Mogę. I oczywiście są tu szturmowcy. Nie. Za mało HP, za mało HP. Co teraz? Dobra, podnoś się. Tłoku. Tłoku, bardzo proszę, podnieś się. Moc umrzyj, dziękuję. Nie lubię tej mapy, nie podoba mi się to, naprawdę. Absolutnie nieprzyjemne. HP, no masakra po prostu. Pewnie na ryby wskoczy miliard szturmowców. Tłoku, dawaj. Jezus, no mówiłem, no. Przy najgorszym układzie, no bo... Tam się chujowo celuje. Cele jak szturmowcy. Widzę, że jestem po Akademii Imperialnej. Przepraszam bardzo, co ja miałbym teraz zrobić? O nie, no nie żartujcie. Najgorzej. To jest po prostu, to jest śmierć dla mnie, takie momenty. Ja lubię gry zręcznościowe, lubię platformowe, a nie takie, no. Czy to się skończy, ten tłok jakoś? Nie skończy, tylko ja będę musiał skoczyć. Dobrze rozumiem? Nie, to ja mam, czy tam nie doskoczę, no nie ma opcji, co ja mam zrobić innego. Może wyskoczę. Dobra, spróbujemy. Oj. Czy jakiś quick save był albo coś? Uwaga. Okej. Dostaliśmy się. Osłonki, to się akurat bardzo przyda. Bardziej przydałoby się HP, ale... O, świetnie. Że wiem, co się dzieje w ogóle. Wyczuwam bossa albo coś w tym stylu. Tak, ta mapa wygląda strasznie bossowato. Ma ona pierwiastek bossowy. Z takim HP i tak nie mam szans. O kurwa, działka. Kisnę. Poznajmy mapę, uruchomimy reaktor, bo już widzę, że tam jest. Będzie ciało, zaraz. Dobra, zwiedzimy sobie najpierw mapkę. Oczywiście. Oczywiście, że jesteś, moje kochane działko. Jeszcze jedną, no tak. Działek nigdy... Dobra, za mało. Świetnie. O, jeszcze. Prędkość obracania się działek na szczęście pozostawia wiele do życzenia. Dobra, mamy odkrytą mapę. Cofnijmy się, czy gdzieś tu jest przejście. Nie za bardzo wiem, gdzie miałbym uciekać. W powrotną drogę. Dobra, czy tutaj coś jest? Czy tu jest jakieś przejście? Nie. I tu tak samo byliśmy, nic tu nie ma. Dobra, no czyli jakby... Aha, boss, tak jak przygotowywałem. Akurat kiedy mam 36 HP. Ale może mam nową broń. Absolutnie cię nie widzę, stary, nie widzę cię, stary. Dzień,
Tam zrób tu mi, dobra. Zabierz mnie stąd, kobieto. HP! Pała wam. I dużo, 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 dużo. Dużo rzeczy. Czemu tego nie mogę odpalić? Co? Nie, no nie żartujcie, że... Aha, dobra, teraz muszę się wrócić normalnym wejściem. Dobra, dobra, dobra. Ciekawe, czy mam ograniczenie czasowe. Czemu nie mogę tego otworzyć? Kurwa. Czy teraz mogę to otworzyć? Kurwa, no co się dzieje, no? Kto do mnie mówi? Aha, dobra. O kurwa, nie żartujcie, że to na tym polega. Kurwa, Link jest! Gnijcie, 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 gdzie ja mam tu gdzieś zejście? Subcharger. Nie chcę tej broni. Spierdolę was! Spadamy stąd. Ooo, nie mam amunicji! O kurwa, tak! Nie no, to jest Kyle Katarny, to jest absolutnie jednoosobowa armia, no jestem pod wrażeniem, Kyle. Po co ci mieć świetny, jak ty po prostu urządzasz taką rzeźnię, to jest galaktyczny Rambo, no. Pamiętam, że ja nigdy wcześniej w ogóle nie zaszedłem do tego poziomu w ogóle w grze, więc jakby przechodzę tą grę w sumie tak naprawdę pierwszy raz w całości. Pewnie mi się to oczywiście uda. Tak, charger się kończy. Wtedy to tajemnicze wejście dodatkowe. Nie wiem, dobra, już chyba na się wejdziemy, że kopsniemy się zwykłym. Nie będziemy się... A nie, tutaj, oczywiście, że tutaj. Dobra. Powinno nam się udać, chyba że czeka na mnie jeszcze coś przyjemnego, typu jakiś Terminator. Jest mi statek. Where's my ship? Udało się! Super! Kolejna misja. Statek mój jest tak wielkiej technologii, że znika. No dobrze, na dzisiaj to wszystko, dwie misje sobie przeszliśmy i zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy kontynuować naszą przygodę z Kylem Katarnym i powstrzymaniu, w celu powstrzymania mrocznych szturmowców z moim statkiem godnym Wonder Woman. Okej, do widzenia i dziękuję za oglądanie. Papsy!